Hej ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, a to jest kolejny filmik dotyczący Mangi Blicz. Szczerze powiedziawszy, jak zaczęłam czytać, to sobie myślę, kurwa, znowu, kontynuacja, jasna cholera, ale dobra, muszę się tutaj trochę obrócić, mi światło sieci, przetrwam te pierwsze strony, zobaczę jak to się skończy, zresztą i tak musiałam to przeczytać, znaczy chciałam, żeby zobaczyć co będzie dalej, żeby wiedzieć na co się mogę mniej więcej przygotowywać w następnych chapterach i się nie zawiodłam, bardzo się nie zawiodłam, ale co do samego tego początku, po walce z Lilim, zarówno Kioraku jak i Nanao są bardzo wyczerpani, nie są w stanie iść, nie są w stanie nic zrobić, zwłaszcza Nanao, która po odparciu ataku po prostu upada na ziemię, bo nie jest w stanie nawet stać. Więc w tym miejscu jest zakończona ich historia. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, co się z nimi stanie, bo oni mają, to znaczy Kioraku ma dość poważne obrażenia, Nanao kompletnie opadła sił, te nerwy, przytłoczenie w trakcie walki i to wszystko. Zobaczymy. Prawdopodobnie wszystko się... Jeśli wszystko się nie wyjaśni wkrótce, to prawdopodobnie oni przeżyją i po prostu wrócą do nas po zakończeniu całej akcji, tak? Co do dalej, co do dalszych rzeczy, fragmenty rozpadające się, te pióra tak jakby opadają na ziemię, opadają na Soul Society i powstają z nich takie strusiowate ptaki z tego Liliego, takie mnóstwo kopii Liliego i... Zaczynają one atakować ludzi, tak? Szczerze powiedziawszy, sobie myślę, kurwa, dalej, kontynuacja tej walki, Jezu, czy ten facet nie może po prostu umrzeć i tak dalej, i tak dalej. Co się okazuje, podczas walki, kiedy Nanao odbiła ten jego atak, pozbawiła go tej jakiejś umiejętności leczenia nicości, czy coś takiego, już nie pamiętam, a nie chce mi się sprawdzać, pozbawiła go tej umiejętności, prawdopodobnie pozbawiła go jego boskich mocy, przynajmniej on mówi, że został pozbawiony boskich mocy. Na początku tak przypuszcza, potem mówi, że to jest oczywiste, więc tak się stało. To jest dla mnie takie średnio fajne w mangach i anime, że na samym początku postaci coś przypuszczają i już sekundę później uznają to za pewnik. To jest trochę irytujące, ale tak czy inaczej. Zamierza za to, że został pokonany, za to, że jego moce boskie zostały mu odebrane, zamierza się zemścić poprzez zniszczenie całego Soul Society i zabicie każdego w nim. I atakuje po prostu, przynajmniej zaczyna, stara się spróbować zaatakować, ale wtedy pojawia nam się Izuru Kira. Izuru Kira wraca ze zmarłych, mamy go z jego mieczem w Shikai, ma przedziurawioną klatkę piersiową, powstał dosłownie ze zmarłych i cóż, dość mocno i dość agresywnie rozprawił się z kilkoma kopiami Liliego. I w tym momencie nam się kończy to, że on zamierza zrobić porządek, tak? On ma ten fajny shikai, że jak jego miecz dotknie czyjegoś miecza, to sprawia, że on jest 2 razy cięższy, czy 10-krotnie cięższy, coś takiego. Czy czegokolwiek dotknie, to sprawia, że to jest 10-krotnie cięższe. Tak to chyba wyglądało, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast to nam się bardzo szybko kończy, to jest taki moment wsadzony. Można przypuszczać, że on został ożywiony albo przez tą dziewczynę zombie, albo przez Mayurię, został ożywiony, tylko możliwe, że któryś z nich coś tam próbowało, ale im się nie udało, a po prostu Kira potrzebował trochę więcej czasu. Wyjaśni nam się to w kolejnych chapterach, jak wrócimy jakoś bardziej do walki Kiry. Natomiast na samym końcu dwie ostatnie strony przynoszą nas do walki grupa Soul Society z Valhallą, tak się on chyba nazywał, z tym kolejnym Stern Ritter, tak oni się chyba nazywają. Jezu, ja mam taką okropną pamięć do nazw i imion i w ogóle tego wszystkiego i tych wszystkich tytułów i określeń. Ale tak czy inaczej, mamy te dwie ostatnie strony na walkę z nimi, że tam Renji i Byakuya pokonują go, pokonują go, ale on mówi, że gdyby w tym momencie wstał i zaczął z nimi walczyć i ich pokonał, to byłby cud, co nam jednoznacznie wskazuje, że będzie ciekawa walka. Nawet nie tyle ciekawa, ile że będzie po prostu jakaś konkretna walka, mam nadzieję. I w tym momencie nie wiem, co się stanie. Prawdopodobnie zostanie nam skupione kolejne ze 2 chaptery na Kirze i na jego walce z tymi ludkami w Soul Society. Chociaż, szczerze powiedziawszy, jak tak się teraz zastanawiam, to najprawdopodobniej zostanie to skupione wokół Renjiego, Byakuri i tym samym Valhalli. Natomiast po prostu jak oni skończą swoją walkę, to po prostu się przeniesiemy znowu na jakiś krótki moment do Soul Society, do Kiry, żeby zobaczyć, co się tam z nim działo, czy coś ogarnął, czy nic nie ogarnął. I prawdopodobnie nam się wtedy zacznie dopiero coś wyjaśniać. Albo po prostu będzie takie, że będą po prostu co jakiś czas stawiane takie 2-3 strony, co walkę z Sternritterami, takie 2-3 strony z Kirą i z tym, co się dzieje w Soul Society. Zobaczymy, jak to zostanie pokazane. W tym momencie, ponieważ mamy już mniej więcej pokazane, co się będzie działo w następnym chapterze, czyli walka z tym całym Valhallą. Poprawcie mnie, jeśli to nie jest jego imię, bo naprawdę nie pamiętam wszystkich. Mam beznadziejną pamięć do imion. Tak czy inaczej, czekamy do następnego chaptera. Napiszcie mi, jak Wam się ten chapter podobał. Moim zdaniem był on taki, kolejny chapter po prostu, który przenosił nas do kolejnej części historii w Gniczu. Natomiast Wy napiszcie, jak Wam się podobał. Napiszcie, czego się spodziewacie w kolejnych chapterach, czego się spodziewacie po walce. Prawdopodobnie Valhalla kontra Renji i Byakuya. Chociaż podejrzewam, że to się myślę, że skupi na tych dwóch, bo to jest także jeden Stern Ritter kontra kapitan i jego wicekapitan, więc zobaczymy, jak to dalej poleci. A na razie to by było na tyle. W tym odcinku dziękuję Wam za uwagę. Piszcie swoje opinie w komentarzach i swoje przypuszczenia do następnych chapterów. I na razie to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.